Każdy z nas wyobraża sobie górę pieniędzy zupełnie inaczej. Ona jest mniejsza albo większa i ma też różne kolory, ale w przerażającej większości miałaby odcień zielony. Dlaczego, zapytacie? No być może ze względu na oczywiste skojarzenie z amerykańskimi dolarami, najpopularniejszą walutą na świecie. Zastanówmy się na samym początku, skąd przyszły do nas dolary. Jeszcze przed niepodległością Stanów Zjednoczonych wielkim problemem był niedobór monet. Dlatego ich rolę musiały odgrywać przeróżne przedmioty, na przykład gwoździe, futra, ryby, tytoń albo paciorki. Ale hitem okazał się hiszpański dolar, uznawany za nieoficjalną walutę w Ameryce, ponieważ budził największe zaufanie. Istnieją nawet przekazy, że resztę z używanych w tym czasie monet można było wydać rozcinając pieniądz na mniejsze części. Amerykański dolar stał się oficjalną walutą Stanów Zjednoczonych dopiero około 230 lat temu, ale dlaczego na dolara mówimy dolar? Wybraliśmy się w małą podróż, aby ustalić niezbędne fakty. No bo zobaczcie, nazwa dolar brzmi bardzo podobnie do określenia innej waluty, czyli talar. I nie ma w tym przypadku, ponieważ korzenie obu słów są identyczne. Nie powinniśmy jednak ich wypatrywać na terenach Polski, a w Czechach. Więc ahoj, jesteśmy w Wiczynie, mieście rozbójnika Rumcajsa. Tutaj zresztą jest jego dom, ten kawałeczek dalej, który widzicie tam. Natomiast wracając do historii naszej nazwy, to powinniśmy jej wypatrywać 230 km na zachód stąd, w innym czeskim mieście o nazwie Jachimów. Mniej więcej 500 lat temu to miasto stało się bardzo znane za sprawą odkrytych tam rud srebra. I w języku niemieckim nazwa tego miasta brzmiała Joachimstal, a z czasem to miasto zaczęło wybijać własną monetę o nazwie Joachimstaler Gulden. I myślę, że już zaczynacie zauważać podobieństwa nazwy taler do nazwy dolar, dlatego że właśnie z czasem brano tylko tę ostatnią część tej nazwy, taler, i kolejna ewolucja, tolar, talar i w konsekwencji dolar, zaprowadziła to słowo za sprawą kolonistów do Ameryki. A co bardzo ciekawe, obce wpływy miały również ogromne znaczenie dla powstania symbolu tej waluty, którą przecież każdy na świecie zna. Pochodzenie charakterystycznej przekreślonej litery S jest nieco tajemnicze, ale najczęściej przywołuje się trzy teorie. Najpopularniejsza mówi o powiązaniach z często używaną na terenach, gdzie wpływy mieli Hiszpanie, walutą peso, które miało być zapisywane jako P z małym S. Z czasem przy szybkim zapisywaniu S i P naszły na siebie, a jeszcze później literę P zastąpiła pionowa kreska, która była literą P bez brzuszka. I taki symbol używany dla peso miał w końcu przejąć dolar. Z tymi samymi hiszpańskimi wpływami związana jest druga teoria. Hiszpański dolar był bowiem odpowiednikiem 8 reali w Hiszpanii. Walutę wykorzystywaną w Ameryce oznaczano cyfrą 8, która z czasem wyewoluowała w coś podobnego do przekreślonego S lub niepełnej ósemki. I trzecie wytłumaczenie, gdzie mamy połączenie literek U i S, dających na przykład United States albo Uncle Sam, które po nałożeniu na siebie dają S przekreślone dwiema kreskami. I tu również tajemniczo miał zniknąć dolny fragment litery U, aby uprościć zapis. Pewnie nigdy nie dowiemy się, jak było ze stuprocentową pewnością z symbolem dolara, ale może chociaż uda nam się ustalić, jak wyglądał jego pierwszy egzemplarz. Panie i panowie, przed wami Flowing Hair Silver Dollar, czyli srebrny dolar z rozwianymi włosami. Skąd taka nazwa tej monety? Jak się nieco cofniemy, to wszystko stanie się jasne. Mamy tutaj monetę w powiększeniu i widzimy boginię wolności, czyli Libertas, zawadiacko rozwianymi włosami. Sama moneta została wybita w 1794 roku, a to oznacza, że minęło aż albo tylko 18 lat od czasów, gdy Stany Zjednoczone proklamowały deklarację niepodległości, którą zresztą mamy tutaj w pięknej, historycznej kopii, również bardzo starej. Ale oczywiście wróćmy do monety, bo to ona nas najbardziej interesuje. Skąd przypuszczenie, że ten egzemplarz jest tym pierwszym? Stoją za tym dwa bardzo poważne argumenty. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na stan tej monety. Ona jest zachowana w świetnej kondycji. A co ciekawe, istnieją również inne egzemplarze z tych pierwszych partii,
które są pokiereszowane jak dobry golf ze szrotu. Dlatego pamiętajmy, że to oznacza, że ktoś ten egzemplarz otoczył szczególną opieką od samego początku, być może dlatego, że uznał go za najważniejszy. A teraz argument numer dwa. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób jest Libertas tutaj ukazana. Jaką robotę zrobiła mennica? Świetną. To znaczy wszystko jest wybite poprawnie, nie ma żadnych błędów. A co ciekawe, te matryce mennicze, które wykonały te pierwsze partie, szybko się popsuły. Wymieniono je, przez co wygląd zmieniła również bogini. Dlatego szczególnie cenne są właśnie te monety z tych pierwszych procesów produkcyjnych, dlatego również są tak bardzo drogie. Ten konkretny egzemplarz został sprzedany za 10 milionów dolarów. Ale może pojawić się tutaj pytanie, dlaczego użyto wizerunku jakiejś takiej bliżej niesprecyzowanej bogini, a nie wzięto na przykład portretu jakiegoś ojca założyciela Stanów Zjednoczonych. Podejdźcie ze mną, wszystko stanie się jasne. Pomimo tego, że amerykańskie monety były wzorowane na europejskich, to w tym przypadku nie przejęto tradycji polegającej na umieszczeniu na monecie wizerunku przywódcy kraju, głównie dlatego, że to kojarzyło się ze znienawidzoną monarchią brytyjską, która oczywiście umieszczała wizerunki monarchów na monetach. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Amerykanie zdecydowali, że ich dolar będzie stosunkowo sporych rozmiarów. Zobaczcie, w porównaniu do naszej polskiej złotówki, tutaj słuszny kształt i rozmiar. Ktoś zapyta dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że w tamtym czasie ten dolar znaczył i był warty bardzo dużo. Ludzie czasami tyle nawet nie zarabiali. I im większa wartość tej monety, tym analogicznie też większe rozmiary. Ale teraz zastanówmy się nad tymi dolarami, które znamy trochę lepiej, ponieważ są naszymi współczesnymi. Jakie tajemnice kryją te papierki? Zabawa z dolarem zacznie się od razu, bo wystarczy, że weźmiemy banknot z podobizną George'a Washingtona, który był masonem. Czy czasami tajemnicze organizacje miały wpływ na tę walutę? Niektórzy chcą widzieć masonów wśród 55 z 56 osób składających podpis pod deklaracją niepodległości. Bardziej wiarygodne dane są nieco mniej wstrząsające, bo za wolnomularzy identyfikuje się maksymalnie 9 podpisujących. Ale podobnie 1/3, czyli 13 sygnatariuszy Konstytucji Stanów Zjednoczonych miało należeć do lóż masońskich. A to wskazówka, że wolnomularze byli obecni w momencie kształtowania się nowego państwa. Nie ma się więc co dziwić, że jednodolarówka od lat znajduje się w kręgu zainteresowań miłośników teorii spiskowych i alternatywnych. Przyjrzyjmy się więc dokładnie najpierw oficjalnej interpretacji. Na odwrocie banknotu po prawej stronie znajdziemy bielika amerykańskiego, mającego symbolizować odwagę i siłę. W szponach trzyma strzały, które odnoszą się do gotowości do walki, oraz gałązkę oliwną oznaczającą pokój. W oczy rzuca się też wstęga z napisem E pluribus unum, czyli z wielu jedno. Chodzi w tym przypadku o ludzi i byłe kolonie, które decydują się wspólnie tworzyć jedno, a więc naturalnie Stany Zjednoczone. Prawne oko dostrzeże też często powtarzającą się liczbę 13. Mamy 13 strzał, 13 gwiazdek nad głową orła, 13 pasów na tarczy, 13 liści i oliwek, a to oczywiste nawiązanie do 13 byłych kolonii, które dały początek Stanom Zjednoczonym. Tyle w oficjalnej symbolice, a co widzą tu sceptycznie nastawieni? O ile sam bielik nie budzi wielkich kontrowersji, to na jego skrzydle doliczymy się 33 piór. I może być to jasne odniesienie do 33 stopni masońskich w rycie szkockim. Sama sentencja z wielu jedno bywa tu interpretowana jako jedność braci masońskich i chęć kontroli całego świata w rękach, no właśnie jednej, tajnej organizacji. Co z liczbą 13? Ma być to nawiązanie do pamiętnego 13 października 1307 roku i rozbicia zakonu templariuszy. Ale to dopiero początek, bo wiele pytań budzi na przykład niedokończona piramida. W wersji oficjalnej to symbol siły i trwałości. W alternatywnej ma symbolizować zwalczaną starożytną mądrość i nawiązuje do innego tajnego stowarzyszenia, iluminatów.
Oprócz tego mamy tajemnicze oko opatrzności z otaczającymi je promieniami. W oficjalnej wersji oddaje się przychylność Boga wobec starań Amerykanów i symbolizuje mądrość. W spiskowej to nawiązanie do oka Ozyrysa lub Horusa i odniesienie do oka zła. Chociaż trzeba przyznać, że sporo źródeł podaje, że symbolika wszechwiedzącego oka, owszem, pojawiła się u wolnomularzy, ale już po zatwierdzeniu wyglądu wielkiej pieczęci. Sam napis Novus Ordo Seclorum, czyli nowy porządek wieków, w oficjalnej odnosi się do początku nowej epoki, nowej ery dla Ameryki, a w spiskowej to najcięższy kaliber z możliwych, jasne odniesienie do nowego porządku świata lub nowego porządku świeckiego, czyli dowód na istnienie świata pod masońskim panowaniem. I jeszcze inny napis, annuit coeptis, czyli dosłownie sprzyja naszym działaniom albo sprzyja naszym przedsięwzięciom. W oficjalnej wersji chodzi o odniesienie do wsparcia bóstwa, a w tej nieco bardziej alternatywnej podkreślenie wprowadzenia spisku zakończonego sukcesem. Sama rzymska liczba 1776 u podstawy piramidy to naturalnie rok ogłoszenia deklaracji niepodległości, ale w spiskowej wersji chodzi o datę początku zakonu iluminatów założonego w Bawarii przez Adama Weishaupta. Szukający spisku chętnie wezmą też do ręki długopisy i zauważą, że w trójkąt z piramidy i oka można łatwo wpisać odwrócony trójkąt i tak powstanie nam heksagram, uznawany często za symbol okultystyczny albo nawet satanistyczny. I co więcej, na wierzchołkach stworzonego tak heksagramu znajdują się litery od góry ASNOM, co łatwo złożyć w wyraz mason. Heksagram znajdziemy też z drugiej strony pieczęci, bo wystarczy spojrzeć na układ gwiazdek, które są nad bielikiem. Pamiętajmy jednak, że wersja z dolara nie jest jednak jedynym przedstawieniem tej części wielkiej pieczęci. Spójrzmy na przykład na Centennial Medal z 1882 roku, będący pierwszą oficjalną taką wizualizacją rewersu pieczęci wydaną przez amerykański rząd. A tam wierzchołki heksagramu nie wskażą nam już tych liter, które możemy złożyć w wyraz mason. Na zielonej pieczęci Departamentu Skarbu widzimy oczywiście wagę i klucz, ale wprawne oko doszuka się tam także masońskiej węgielnicy. To łatwo widać przy prostym nałożeniu, ale na tym jeszcze nie koniec. W prawym górnym rogu ma czaić się sowa, symbol iluminatów, odwołujący się do mądrości i oświecenia, chociaż uczciwie mówiąc, często tłumaczy się ją jako przypadkowy układ ornamentu, który akurat zaczyna się w tym miejscu. Pamiętajmy, że gdy mowa o symbolach, trudno mówić o jednym słusznym i właściwym znaczeniu. Nie wejdziemy także do głów osób decydujących o wyglądzie wielkiej pieczęci i banknotu jednodolarowego. Stąd nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy jakakolwiek wykorzystana symbolika nawiązywała bezpośrednio do masońskich lub tajemnych wartości, czy też nie. Na to pytanie każdy odpowie sobie sam. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania parę razy pozwoliłem sobie określić dolara mianem papierku, ale tutaj pojawia się kluczowe pytanie. Czy w kontekście tego konkretnego banknotu naprawdę możemy mówić o nim jako o kawałku papieru? W takim potocznym rozumieniu możemy tak powiedzieć, ale różnica między tak zwanymi papierowymi banknotami a kawałkiem papieru jest ogromna. Jeśli ktoś mówi, że to z czysto technicznego punktu widzenia jest papier, to jest identycznie jakby powiedzieć, że jedno i drugie to jest ta sama choinka. No po prostu nie jest. Papier tworzymy z celulozy albo ze ścieru drzewnego, nie z takich dużych drzew jak to, raczej z papierówek mniejszych, jak sama nazwa wskazuje, do wyrobu papieru przeznaczonych, ale ani celulozy, ani ścieru drzewnego nie znajdziemy tutaj w środku. A więc co? Dość osobliwą mieszankę, według oficjalnych źródeł, mamy tutaj 75% bawełny i 25% lnu. I po co robić sobie taki kłopot? Czy nie można było wziąć jakiejś grubszej kartki na przykład? No nie do końca, dlatego że różne badania pokazują różne wyniki, ale raczej są wszyscy zgodni, że taka kartka papieru zniszczy się całkowicie wtedy, gdy złożymy ją mniej więcej 400 razy. A taki sam banknot już z mieszanką inną może wytrzymać
8 tysięcy nawet takich złożeń, a więc różnica naprawdę znaczna. I jest jeszcze jedna interesująca sprawa. Zobaczcie, że gdy mówimy o dolarach jako te zielone, to z przodu tej zieleni za dużo tutaj nie odnajdziemy. Ta zieleń znajduje się dopiero z tyłu. No i właśnie drugie i ostatnie pytanie. Dlaczego ktoś się tak kłopotał? Czy nie można było całego banknotu wykonać tak, jak tutaj widzimy z przodu? No nie do końca, dlatego że na samym początku chodziło o wyraźne oddzielenie tych sfer, aby uniemożliwić fałszerstwa. Po prostu stworzenie takiego podwójnego wzoru jest trudniejsze. Wybrano jednolity kolor, zielony przede wszystkim dlatego, że ładnie się nam odróżnia, a z drugiej strony, z czysto praktycznych takich powodów, był to barwnik dość tani, łatwo dostępny i, co najważniejsze, barwił banknoty w trwały sposób. Wokół tego, jak się okazało, nie do końca kawałka papieru. Mamy naprawdę sporo ciekawych, a z drugiej strony tajemniczych okoliczności, teorii. Z jednej strony oficjalna interpretacja rządu Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o symbolikę banknotu. Z drugiej nadal niegasnące, spiskowe, mistyczne czasami teorie. I ten spór jest prowadzony ze sobą już od bardzo długiego czasu i pomimo wielu naukowych, historycznych opracowań nadal nie gaśnie. No i może to i dobrze. Subskrybuj Polimaty i otrzymuj informacje o najnowszych odcinkach. Sprawdź również inne materiały.